To już prawie 40 dni wojny w Ukrainie. 24 lutego za naszą wschodnią granicą Rosjanie zaatakowali naszych sąsiadów. Od tego czasu Ukraińcy stale stawiają opór, skutecznie walcząc z przeciwnikiem. Jednocześnie Polacy pomagają uchodźcom. Agresja, z jaką mamy do czynienia u naszego sąsiada tuż za naszą wschodnią granicą, jest po prostu czymś niewiarygodnym i wydawałoby się, że w XXI wieku moc słowa i dyplomacji może przynieść pozytywne skutki, jednakże w tym przypadku nieuzasadniona agresja, z jaką mamy do czynienia, jest naprawdę czymś niewyobrażalnym. Także teraz gesty solidarności mogą być ważne dla obywateli Ukrainy. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni przyjęli oświadczenie w sprawie wyrażenia solidarności z narodem ukraińskim. Ukraino, nie pozostajemy bezczynni na Twoje cierpienie. Płacz Twoich dzieci niesie się po całym świecie. Łzy matek wypełniają oceany smutku. My, radni Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim oraz burmistrz Krosna Odrzańskiego, w imieniu całej społeczności gminy Krosno Odrzańskie wyrażamy solidarność z narodem ukraińskim i deklarujemy wsparcie dla osób, które zmuszone zostały do ucieczki z kraju ogarniętego wojną. Od początku wojny to właśnie polskie społeczeństwo jako pierwsze ruszyło do pomocy. Mieszkańcy zaczęli organizować zbiórki. Pomoc cały czas jest widoczna. Nie pozostajemy obojętni na ból i cierpienie narodu ukraińskiego. Mieszkańcy gminy Krosno-Odrzańskie bezinteresownie niosą pomoc, udowadniając, że w nasze człowieczeństwo wpisane zostało okazywanie ludziom serca, dobroci, współczucia i otuchy. Każdy uciekinier z pogrążonej wojną Ukrainy może znaleźć schronienie w Krośnie Odrzańskim. Stoimy przed wieloma wyzwaniami. Samorządy odgrywają dzisiaj niebagatelną rolę w wymiarze społecznym, szczególnie przystosowania się uchodźców do warunków funkcjonowania w nowym społeczeństwie, bez konieczności rezygnacji z własnej tożsamości kulturowej. Zarówno mieszkańcy gminy Krosno-Odrzańskie, jak i instytucje publiczne, wszyscy pozostajemy otwarci na te potrzeby i gotowi pełnić rolę inicjatorów lokalnych programów pomocowych na poziomie planowania, jak i wdrażania. W tych dniach wsparcie dla niepodległej Ukrainy i obywateli tego państwa płynie z wielu stron. Dzień 24 lutego 2022 roku niechlubnie zapisze się na kartach historii. Z całą stanowczością potępiamy napaść Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Zasada nienaruszalności granic i prawa do samostanowienia są fundamentem demokratycznego świata i w żaden sposób nie mogą być łamane. Wyrażając sprzeciw wobec aktów rosyjskiej agresji wymierzonych przeciwko suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, nie mamy wątpliwości, że pozostanie ona niepodległym państwem. Krośnieńscy radni jednogłośnie przyjęli oświadczenie.